12 tom, 7 lipca 1917 roku. Wszystkie dzieła dokonane w życiu przez tego, kto czyni wolę Bożą, są obecne i nadal trwają. Wtapiałam się w mojego słodkiego Jezusa, ale czułam się tak nędzna, że nie wiedziałam, co mogę Mu ofiarować. Aby mnie pocieszyć, zawsze ukochany Jezus powiedział do mnie: Córko moja, dlatego, kto czyni moją wolę, nie ma przeszłości ani przyszłości, ale wszystko jest teraźniejsze i wszystko nadal trwa. A ponieważ wszystko, co uczyniłem i wycierpiałem, jest teraźniejsze i nadal trwa, tak iż jeśli chcę dać zadośćuczynienie Ojcu lub uczynić dobro stworzeniom, mogę to uczynić tak, jak gdybym obecnie cierpiał i działał. Więc to, co stworzenie może wycierpieć lub uczynić w mojej woli, utożsamia się z moimi boleściami i moimi dziełami i zespala się z nimi w jedno. Kiedy dusza chce swoimi boleściami dać mi świadectwo miłości, może wziąć boleści, które znosiła innym razem i które nadal trwają, i dać mi je, aby powtórzyć swoją miłość i zadośćuczynienie dla mnie. Ja zaś, widząc pracowitość stworzenia, które umieszcza swoje czyny jakby w banku, aby je pomnożyć i pobrać odsetki i tym samym dać mi miłość i zadośćuczynienie, przekazuję mu moje pomnożone boleści i dzieła, aby bardziej wzbogacić stworzenie i nie dać się zwyciężyć w miłości i tym samym dać mu miłość oraz sprawić, by mnie miłowało.